Dobra, 16. Dobra, laścior i gramy. Laścior i gramy. Drużyny niebieska, zielona i żółta zmierzą się ze sobą w pierwszym etapie gry. Będą walczyły o przejście do finału. Finał z kolei to pojedynek z drużyną mistrzów. A oto czekająca na naszych mistrzów loża. Tak, Rukaszu, no. Ale ci mistrzowie tacy chytrzy byli. A dzisiaj mamy nowych mistrzów w awanturze. Dobrze odpadli. Ja tym kibicuję, oni mają potencjał na duże, dużą wygraną ogólnie. Oby rekord. Dobry wieczór. I Krystyno. Witam. Dymek. Zobaczymy, jak Jedi'e oddadzą. Oj, piszę jako prowadzącym. Tak zwany specjalista. Przede wszystkim chciałbym bardzo pogratulować. Zdetronizowaliście poprzednich mistrzów i naprawdę w jednym tylko programie osiągnęliście wspaniały wynik. Prawda. 26 900 zł. Tak, Urban. No i git. Witam, Maklowin. Dzisiaj macie Państwo szansę na kolejną wygraną, ponieważ pula nagród w naszej grze jest nieograniczona. To było tak w ostatnim programie, że oczywiście powinien odpowiadać kapitan drużyny, a jakie mam lub, mieć? Jak mówi regulamin, osoba przez niego wyznaczona. Pan Kajetan zawsze wyznaczał swoją żonę, Krystynę. Jak to jest u Państwa w domu? Kto będzie mówić? No jak zwykle żona, śmiało. To będzie pani mówić, Krystyna, ona śmiało zapytała. Została teraz pani wyznaczona do odpowiedzi. Jak to jest w domu? Jak w domu? Różnie to bywa. Ja staram się być raczej tą decydującą. Żona go bije? Taki mam charakter. Jak to? Panie Kajetanie, ja pan się wydaje ze sobą pogodzoną z tym wszystkim. A cóż mu pozostało? Wie pan, to już jest 20 parę lat po ślubie. To już człowiek się zdążył przyzwyczaić. Również w ostatnim programie pan Kajetan przyznał się, że jest mistrzem w robieniu doskonałych nalewek. Chciałem zapytać, czy po tym sukcesie w ostatnim programie to drużyna kosztowała pańskie nalewki? Jak to było, panie Rajmundzie? Tak delikatnie kosztowaliśmy. Powodzenia w grze dzisiaj. Nie to co Janusz, to na kasę przyszedł. Tak więc nasi mistrzowie zmierzą się w finale z jedną z drużyn z pierwszego etapu. Jeżeli mistrzowie wygrają, to znowu zobaczymy ich w loży mistrzów w następnym programie. Jeżeli im się nie uda, to ustąpią miejsca w swojej loży nowym mistrzom. Rozpoczynamy pierwszy etap gry. Co ty gadasz? Co ty gadasz? Dobra, dawaj. Lecimy jakieś dymanko. Drużyny niebieska, zielona i żółta. Co ty na to? Na moją propozycję? 5000 zł. Ja za chwilę przeczytam pierwszą kategorię, kiedy ją wylosuję. Kiedy Państwo usłyszą kategorię, przystąpimy do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje najwięcej, będzie na to pytanie odpowiadała. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Mam 6 pytań w pierwszym etapie gry. Dobra, losuję dobra pierwszą kategorię. Spin. Historia lub mity. Najgorzej. Kategoria gramatyka i ortografia. Gorsza to jest chyba motoryzacja tylko. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 400, zieloni 500. 500 żółci. Jezu, panowie, spokojnie. Niebiescy 600. Mam 600. 700 zieloni. Jezu, łysy, spokojnie. 800 żółci. 800 po raz drugi, kto da więcej? Zieloni, niebiescy, 800 po raz... 900 zieloni. Mam 900 do zielonych. Wszyscy są padaka. Kto da więcej? Czy dostanę 1900 po raz drugi i dostanę więcej, czy nie? 900 siema, po raz ma. Mała mi. Czy tam? Mala? Licytację wygrali zieloni. W puli tego pytania 2300 zł. Nieźle na pierwszy. Jak nazywa się część zdania określająca rzeczownik, o którą pytamy? Jaki, który, czyj? Jeszcze raz. Co to w ogóle znaczy, Wziął pan? Dosłownie rzeczownik, o którą pytam, jaki, który, czyj. Dla mnie to jest przydawka. To jest część zdania, chodzi o przydawka. Przydawka? Pamiętasz coś takiego, widzę? Nie, się z tego nie denerwuj. Nie, zgadzam się z tobą.
Zgadzasz się, czy się nie zgadzasz? Czy prosisz się o odpowiedź? Zgadzasz się na pewno? On się zgadza, bo się cię boi. Łysy, jak tylko tak pytasz. Przydawkę, tak? Ci za raport wyląda. Nie, to nie jest. Tak. Słucham, panie Tomaszu. Jaka pomaga? No więc, zdaniem mojej szacownej drużyny jest to przydawka. Tak jest, przydawka. Kurde, przydawka. Nie no, te słowa to powinny zapaść w pamięć takie słowa, ale jakoś nie zapadły dziwnym trafem. Ja słyszałem, że pani Ewelina to mówiła już na samym początku. Mieliśmy kont... Ej, na maturze od polskiego, polskiej, nie? No i dzięki tej przydawcy zieloni są takie pytania? 6400 zł, potem jeżeli tak, to ja nie wiem, jak ja to zdałem. I rzuci 4200. Jeszcze 5 pytań. Mogą być brawa, mogą, śmiało. To były brawa rozpoczęte przez mistrzów. Zanim wylosuję kolejną kategorię, przerwa na reklamę. Zastępca naczelnika Wydziału do spraw zwalczania zorganizowanej przestępczości ekonomicznej we Wrocławiu został znaleziony martwy. I już jesteśmy z państwem. Oglądają państwo teleturniej Awantura o kasę. Losuję kolejną kategorię. Pink. O, matematyka. Matematyka. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 600 zieloni! 600 zieloni! Panowie! 800 żółci. Niebiescy 1000. 1000 niebiescy. 1100. Żółci 1100. Łysy krzycz, łysy. 1100 po raz drugi. 1200 zieloni. 1200 zieloni. Niebiescy 1300. Niebiescy 1300, kto da więcej? 1300 po raz drugi. 1400 zieloni. 1400 zieloni. Żółci dead, żółci już są dead. 1500. Żółci 1500. Żółci 1500 po raz drugi. Niebiescy 1600. 1700 zieloni. 1700 od zielonych, kto da więcej? Żółci dead. 1800. Jak się drą. 1800 po raz drugi dla niebieskich. 1900. Mam 1900. Zieloni blokada. 2000. Mam 2 od zielonych. 2 po raz drugi. 2100. Mam 200 od niebieskich. Kto da więcej? 200 po raz 200. Drugi. Mam 2200 od żółtych. Kto da 2,5 więcej? Zieloni, nastraszy. Mam 2300 od niebieskich. Kto na to rzuci? 2300 po raz drugi. 2400. Mam 2400. Łysy, no krzycz. Mam 2,5. Łysy, liczcie już blokadę. Liczcie tą blokadę. 2600. Mam 2600. Licz tą blokadę, łysolu. Mam 2700, co na to żółci. 2800. Mam 2800 od żółtych, kto da więcej? Po raz drugi 2800 i... Niebiescy 2900. Mam 2900, czy dostanę 3? 3000. Mam 3. Blokadę, no ma wybić to. 3 po raz drugi. Niebiescy 3100. Mam 300 od niebieskich, co na to żółci. 300 po raz drugi. Ja pierdziele, ale na 200 zł to od razu łobank krzyknie, debil. Niebiescy 3300. Mam 3300. Za to rzuci 3300 po raz drugi. 3300. No blokuj ich, zielony. Zieloni się już wycofali. Niebiescy 3600. Mam 3600. Bardzo wysoko idzie. Co na to rzuci? 3600 po raz drugi. No blokuj ich. Po raz trzeci. No pierdzielę. Editka. Panie Sławomirze, pan chciał dalej licytować? Słuchaj, muszę pójść do Agitki. Coś robi. Ty, macie dźwięk? Tak. Spóźnił się pan o ułamek sekundy. Nic nie robiła. To pytanie zostało kupione przez niebieskich. Zapłacili za nie 3600 zł, tyle włożyli do puli. Natomiast w sumie w puli za to pytanie mam aż 9100 zł. Podejrzewam ją za dużo. Matematyka. Schizo, no. Odzwierciedleniem którego obiektu rzeczywistego jest geoida? Ziemi. Widzowie, tak? Ziemia to nie jest to? Globus. Kuli ziemskiej.
ziemia jest płaska? Czyli? Żółty żałuje, bo jego łeb wygląda jak Geolita. Oczywiście żartuje, każdy jest równy. No to powiem. Tak? No na górze się. Nie no, powiedz ten. Tak, nic nie. Okej? No mów, ta ziemia. Udzielamy odpowiedzi. Bardzo proszę, panie Dariuszu. Prosiłbym, żeby na pytanie odpowiedział kolega Waldemar. Egidy? Pan Waldemar jest technikiem, mechanikiem. Matematyka to pańskie hobby? Nie. No była. Proszę bardzo. Geoida według nas jest odzwierciedleniem kuli ziemskiej. Żółci także wysoko licytowali. Jaką by mieli odpowiedź? Tutaj o odpowiedź proszę. Ja myślę, że dobrze, ale zobaczymy. Mieliśmy taką samą odpowiedź. I słusznie, kula ziemska. Ale tam napięcie zbudowali ci żółci. Odpowiedź Władka, a Władek tak samo. Nie, no dobrze. Pierwsza myśl. Brawa nie tylko za odpowiedź, ale także za świetną licytację. W tej chwili prowadzą niebiescy. Czemu to pytanie z matematyki? No, figura. Po nich zieloni 4400, tak? I żółci 700 zł. Jeszcze 4 pytania w pierwszym etapie gry. Masyms. Światowa muzyka rozrywkowa. 800 zieloni. Rozpoczynamy licytację. Zaczyna się. 200 w puli, trzeba krzyknąć, wabank, neuron się aktywował. Pieprzony małpi muszczku, bo ci zaraz rozpieprzę łeb GTA. No nie mogę. 200 w puli, krzyczę wabank, no bo mnie popieprzy. Państwo poczekali, kiedy GTA poproszę wszystko. Dopiero o licytowanie. Ja wiem, że nerwy są ogromne tutaj, ale no wszyscy dopiero w momencie, kiedy powiem, że słucham państwa, wtedy licytujemy. Panie Sławku, ja wiem, że ciężkie chwile są teraz. Do domu, Jasper, radę. Biorę po 200 zł od każdej drużyny. Rozpoczynam licytację. Słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni. Cisza, żółci. Zieloni. 500. Żółci. 500 żółci. Zieloni. 600. Zieloni. 600. Co dalej? Jak co nie krzykniesz, to cię nablokują, debilu żółty. 600 po raz. Baba, niebieski. Baba, Ja podziwiam pańskie nerwy, dlatego że pan nazbierał od innych drużyn pieniądze do puli, a tak naprawdę to każdy z nich mógł pana zablokować. 1600 zł w puli tego pytania, kategoria światowa muzyka rozrywkowa. Michael Jackson. Jak nazywa się zespół założony w 1965 roku przez Jima Morrisona? Udzielam odpowiedzi. Jest proszę. To oczywiście zespół The Doors. Jasne, że tak. Nie, drzwi nie. Tak, Emkano. Żadek gwiazd? No bo to z moich drużyna lat młodości. Bogaciła. Co nieco mają po na koncie 1600 zł. Tak, to wiem. Zieloni mają 3800, a prowadzą cały czas niebiescy 9600. Jeszcze 3 pytania w pierwszym etapie. Ile lat wtedy miałem? O, chłopie. Mniej niż teraz. Astronomia. Zieloni to tuchedy? Rozpoczynamy licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 300. 300 żółci. Niebiescy 400. Niebiescy 400. Zieloni. 500 zieloni. 500. Co da więcej niż 500? Astronomia. 500 po raz drugi. 600. Mam 600 od żółtych. Słucham teraz niebieskich. Żółci szczerze mogą to jeszcze drugi. Wygrać. Zieloni dadzą więcej. 600 po raz trzeci. Mogą to wygrać, jakby dawali do puli więcej innych. Chyba niebiescy chcą wyjąć ile się tego. Nie gra tu. W puli tego pytania 1500 zł. To astronomia. Mieli wolne szczęście. Która z planet nazywana jest piekielną planetą? Mars? Tylko Mars pasuje z wyglądu, ale nie wiem. Nie? Ja nie wiem. Chyba, że chodzi o jakąś gigantyczną temperaturę. Co jest najbliżej Słońca? A Mars czerwony? Mars jest czerwony. Mars jest czerwony. Wenus jest najbliżej Słońca? Merkury? No to może Merkury.
Chcemy kupić podpowiedź. No przecież tam będzie Mars podpowiedzi, żeby cię zmylić, debilu. Sprzedam panom za 200 zł. A za 100? Jesteśmy biedni. Jesteśmy najbiedniejsi, no. Ale jakieś dotacje by się przydały. I tak bardzo tanio sprzedaję, za jedyne 200. Nie no, co... Dobra, niech będzie. Proszę bardzo. Oto cztery warianty. Pluton, Neptun, Wenus, Merkury. Ty, Merkury, bo najbliżej Słońca? Najbliżej Słońca. Czy nie? Merkury. Merkury jest najbliżej Słońca. Ja bym dał, ale nie wiem, czy o to chodzi, nie mam pojęcia. Tak. A naszym zdaniem jest to Merkury. Niestety nie. Pierwsze wasze myśli były najlepsze. Wenus. Nie podoba mi się. 1500 zł przechodzi do puli następnego pytania. Jeszcze dwa pytania. Piekło to jest mężczyzn, a nie planety. Geografia Polski. Baba. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. 700 zieloni! 700 zieloni! Wabank! No ładnie. Zieloni jak zwykle, debila. 700. Mogłeś krzyknąć 800, łyso. Łysa pało. Co to za problem? Znowu żółci grają o wszystko. Co? Co to? Ale są jeszcze pieniądze w puli za poprzednie pytania, więc w sumie mamy 3200 w tej chwili do wygrania. Jeżeli nie odpowiedzą, to niestety będą musieli odejść z gry. Powiedział 700. W którym województwie leży Sandomierz? Świętokrzyskim. Musi tam być. Świętokrzyskim. Jak nie, to oszaleje. Świętokrzyskim, może. Udzielamy odpowiedzi. Odpowiedzi udzieli Marcin. Sandomierz leży w województwie świętokrzyskim. Tak jest! Chyba Darek znowu będzie w pół godziny jedno pytanie czytał. No jak będziesz takie długie pytanie zadawał. Dobra odpowiedź, ale także pan Sławomir bardzo przytomnie licytował. W tym momencie prowadzą cały czas niebiescy, mają 9000, ale za nimi są już żółci. 3200, którzy odbili się od dna, a potem zieloni 2600. Jeszcze jedno pytanie do zakończenia tego etapu. Czemu ja leżę? Czy też jak jakiś ośmiolatek pod czamówki? Kategoria anatomia człowieka. Ty byś się tam nadawał, bo na parę rzeczy zgadł. Zgadł? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Niebiescy 300. Niebiescy 300. Zieloni. 400. 400. No niebiescy już mają win, niebiescy już wygrali. 500 po raz drugi. 600 zielonych. Mam 600 od zielonych. To da więcej. Niebiescy 700. Mam 700 od niebieskich. Chcą wystać? 800 od żółtych. Ej, szczerze? Szczerze, niebieskim opłacałoby się wystać jak najwięcej, potem zablokować. Nawet jak źle odpowiedzą, to i tak dla nich to pójdzie. Ez? 1700! 1700 od żółtych! Baban zieloni! Baban zieloni! Ale w sumie może źle odpowiedzą. Ile jest płci, pytasz? Może będzie takie pytanie. I tego pytania 5000 zł. Lombard był dzisiaj. Przypomnę, że zgodnie z regulaminem, oczywiście, jeżeli pójdziemy odpowie na to pytanie, no to uzyskuje pieniądze za to pytanie. Pójdziemy. Jeżeli nie odpowie na to pytanie, to pieniądze z puli tego pytania, jest to ostatnie pytanie w pierwszym etapie gry, dopiszemy zwycięskiej drużynie z pierwszego etapu. A to można i tak blaku zerknąć, na wszelki wypadek. Jak nazywa się największy mięsień kończyny dolnej? Czworogłowy. Fivehead. Ewidentnie. Lepiej wiesz, czterogłowy. Jak dwu? Cztero? Ej. 80% czterogłowy. Czterogłowy. Ej. To jest czterogłowy. Cztero ręki. Ja nie wiem, zaraz zobaczymy.
zdjęcie głowy, Pipe. Tak, dokładnie tak powiem. Proszę bardzo, pani Tomaszu. Po głębokich konsultacjach postanowiliśmy... Łysy, nie jesteś zakonnikiem, gadaj. ...odpowiedzi. Jest to mięsień czterogłowy uda. Dwugłowy jednak. Prawidłowa odpowiedź brzmi... czworogłowy uda. A, ale czyli uznajemy. Dobrze. Dobrze. Już się bałem, że dwugłowy, jak tam ktoś pisał, ale nie, nie, nie. Ja się na tym znam. Ja się na tym znam. Ja jestem tym. No. Tym. Tak więc zakończyliśmy pierwszy etap gry. Mowa, nie wiem, no najbardziej burzliwe były losy. Dzisiaj był jakiś Lombard też. Odbijali się od dna, potem już byli na drugiej pozycji. Kończą grę mając na koncie 1500 zł. Gratuluję panowie. Cienki bolator. Zobaczymy jak dalej będzie. Zieloni na pewno przegrają, znaczy niebiescy. 5000 zł, dziękuję bardzo, gratuluję. Którą głowę czworogłowego bije sześcia? Trzecią od dołu, licząc od prawej. Z największą kwotą kończy drużyna niebieskich. Panowie mają na koncie 8300 zł i was witamy w finale. Czemu jesteś gigaczadem, bo nie jestem cio... poczekaj. Właśnie, tu dwie odpowiedzi mogą być. Oczywiście mówię w GTA i każdy jest równy. Do finału wchodzą niebiescy, mając na koncie 8300 zł. Powiedzcie panowie, jakie wrażenia po pierwszym etapie? No myślę, że bardzo sympatycznie. Obieraliśmy po prostu bardzo dobrą strategię i przeciwnicy pojechali do domu. Czy ta strategia będzie także użyta wobec mistrzów? Zobaczymy. Macie na koncie 8300 zł, mistrzowie wchodzą do gry mając 12900, bo tyle wygrali w pierwszym etapie pierwszego swojego wygranego programu. Takie są zasady. No, czy nie ciekawe, czy można by przejść nic nie robiąc i mieć kasę? Można. Było to 3 odcinki temu. Się, że ta różnica może być zbyt duża. Ale dam mało radę. Wygrali. Dacie radę? Chcieli... Ja na pocieszenie muszę wam powiedzieć, że już kilka razy mieliśmy taką różnicę w naszym programie i udawało się wygrać tej drużynie, która miała mniej pieniędzy. Także wszystko przed wami. Panie Jakubie, pan studiuje politologię. Jakie są pańskie zainteresowania? Jestem kibicem sportu, a poza tym lubię spędzać czas ze swoimi przyjaciółmi. Panie Waldemarze, dobra, czym się pan zajmuje? Łamy na obydwa, widać, że przygotowany. Na co dzień to ja jestem, właściwie obsługuję takie robota przemysłowego w pracy. Co to za maszyna? Proszę? Co to za maszyna? To jest... Lidlomix. Maszyna sterowana komputerem. Robot, taki jak nieraz widać. A co on robi, ten robot? On stawa. Rozumiem. Stawa. Jakie są pańskie zainteresowania poza techniką? Wie ktoś o co poza chodzi? Poza techniką, no to przede wszystkim wędkarstwo, takie relaksujące. A matematyka to jest taki uboczny temat jeszcze ze szkoły. Panie Dariuszu, a w czym pan pomoże swojej drużynie? Jakub, to będę grał. No ja grał bardzo chętnie w sporcie, jestem czynnym kibicem. W elektronice, komputery. Czynny kibic to znaczy, że co, jeździ też do lasu? I pan Krzysztof bicie? Sprzedaje samochody. No, z tej racji zainteresowania motoryzacyjne. Natomiast również jestem... Dzięki. Egitka dał na Goliborde interesowania motoryzacyjne. Natomiast również... Jestem miłośnikiem zwierząt, hodowlą psów, mam takie dwa w domu. Jakiej rasy? Są to sznaucery, jeden jest olbrzym, drugi jest miniatura. Uzupełniają się. Krzyżuję ja. Brakuje mi tylko jeszcze eksperymenty średniaka genetyczne. Witamy pana w finale. Niczym zakonnik. Mistrzowie, jak zawsze, bardzo uważnie śledzili losy pierwszego etapu. Panie Kajetanie, jakie państwo macie zdanie o drużynie niebieskich i o ich stylu gry? Podobała nam się taktyka. Uważam, że przeciwnicy zaczęli bardzo mądrze grę. No i mają efekty. Obawiacie się ich? Nie należy. My się nikogo nie obawiamy, a lekceważyć nikogo też nie lekceważymy. Witamy w finale. Raczej mistrzowie wygrają. Nie są źli. Nawet
bym powiedział, są nieźli. Na kole mam 31 kategorii pytań. Po wylosowaniu pierwszej kategorii przeczytam ją Państwu i wtedy obie drużyny przystąpią do licytacji. Ta drużyna, która wylicytuje za pytanie najwięcej, tak, będzie odpowiadała na pytanie. Jeżeli odpowie prawidłowo, otrzymuje pieniądze za to pytanie. Jeżeli się pomyli, pieniądze przejdą do puli następnego pytania. Program wygra ta drużyna, która po 6 finałowych pytaniach będzie miała najwięcej pieniędzy. Losuję pierwszą kategorię. Irena Kery padła już. Kondziu, tak, tak. Na TikToku. O! Mity i dzieje starożytne. To moja kategoria, muszę się obudzić. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham Państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niebiescy? Niebiescy 500. 500, mistrzowie? Mistrzowie 600. 600, niebiescy? 700. 700, mistrzowie? Mistrzowie 800. 800, niebiescy? 800 po raz drugi i 800 po raz... Panie. 900. Mam 900? Pytanie do ilu chce dać niebieski, bo on będzie musiał wam dać w pewnym momencie. Co na to niebiescy? Słucham pana, panie Darku. 1000 po raz drugi 1200. I 1200. Mam 1200 od niebieskich. Chyba niebieski to jest pierwszy. 1300. Mam 1300 od mistrzów, co na to niebiescy? Spokojnie licytują. 1300 po raz drugi. Niebiescy 1500. I mam 1500. Co na to mistrzowie? To jaka kategoria, bo jesteś mitomanem? Tak. 1600. Nie, niebiescy? Tak. Nie. Tak. 1600 po raz drugi i 1600 po raz trzeci. No i się zaczyna tragedia. Zobacz, po tym pogierce. Panie Dariuszu, pan wyraźnie zrezygnował. Czy dobrze to zauważyłem? Nie, to było tak... Czy chciał pan przeczekać, tak? Chciał pan licytować dalej? Nie. To było... Czyli pan zrezygnował z licytacji? To było specjalnie zrobione. Wypuści pan mistrzów. Oczywiście. No, zobaczymy teraz, czy to była dobra taktyka. 3100 w puli i pytanie z mitów i dziejów starożytnych. Jak nazywała się przyboczna gwardia cesarska, na stałe obozująca w Rzymie? O Jezu. Nie. Pretorianie? Nie jestem pewny, ale możliwe. Proszę bardzo. Ta gwardia nazywała się pretorianami. Jak mistrzowie, to mistrzowie. Tak jest. Ładnie. Zygmunt Kery. Panie Dariuszu, nie szkoda panu teraz? Nie. Gramy dalej jeszcze. Gramy dalej. Proszę, 5 pytań do końca finału. Zanim wylosuję kolejną finałową kategorię, przerwa na reklamę. Bądźcie z nami. Co ty wysłałeś? Planety? Ale co to dupa jest? Powiedz mi, skąd zdjęcie wyciekło? Chyba z mojego OF. Losuję kolejną finałową kategorię. 5 pytań do końca finału. Ktoś zlikował mojego OF. Tak, Łukasz. No. Geografia Polski. Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300. 400. Niebiescy 400. Koniec, mistrzowie 500. Po co? Niebiescy 600. A wystać to miąższ. 700, niebiescy. 800. 800, mistrzowie. Mistrzowie 900. Mam 900, niebiescy. 1000. Mam 1000 od niebieskich. Mistrzowie 1100. 1100, mistrzowie, niebiescy. 1200. 1200, mistrzowie. Mistrzowie 1300. 1300, niebiescy. Jak niebiescy tego nie kupią, to są trzy pogrze. Mam 1500 od mistrzów, to niebiescy. 1600. Mam 1600, mistrzowie. 1700. 1700, idą wolno po stopa, niebiescy. 2000. Mam 2. Mistrzowie 2300. Mam 2300, proszę bardzo, rozkręca się muszą, licytacja. Będą musieli, ale jedni wiercy, inaczej der. Mam 2500. Mistrzowie 2600. Mam 2600. 600 od mistrzów, niebiescy. 2700. Mam 2700, czy dostanę więcej od mistrzów? Mistrzowie 3. Mam 3. Już wysoko idzie, co na to niebiescy? 3200. Blokada powinna już być, masz rację. 3300, niebiescy? 3500. 3,5 mam, co na to mistrzowie? Policzą? Nie wiem, ta trójka co siedzi, zamiast się zająć liczeniem do blokady, to zawsze siedzą jak przygłupy. Co na to niebiescy? Wabank teraz. Mam 4200. Blokada. 4500. Mam 4,5, przelicytowali. Powinno być wabank. 4700. Co na to mistrzowie? Blokada? 4800, niebiescy? 5000. Mam 5. Blokuj ich, masz łatwo policzone. Za chwilę pula pytania przekroczy. Mistrzowie 6800. Mistrzowie ile? 6800. 6800, sprzedane. Ładnie.
Bardzo ładnie. Może jak on ich wypisał, Jezus Maria. Bardzo dobra licytacja. Sania. U tego pytania mamy 11 800 zł, a ja sprzedałem mistrzom to pytanie od razu, dlatego że przelicytowali niemieckich, którzy dokładnie 6800 mieli na koncie. Nie mogli już tego przelicytować, dlatego sprzedałem pytanie mistrzom. Jeżeli teraz mistrzowie odpowiedzą prawidłowo, będą mieli na koncie aż 19 400 zł, a jeżeli im się nie uda, to w Boże, jak oni to wygrają. Pytania przejdą wszystkie pieniądze, czyli 11 800. Zgardzą. Który park narodowy zajmuje najmniejszą powierzchnię? Ja pierdziele. Jezus Maria, co to jest za pytanie? Kupiłem podpowiedź, ja bym kupiła. Skip i blokada. Tak. Jesteśmy zainteresowani podpowiedzią. Proszę bardzo. Nasz parki narodowe. Znam. Będzie bardzo droga podpowiedź. 2000 zł. Przypomnę, że w puli jest 11 800. Podaj? Ale co podaj? Co podaj? To jest chiński sprzedawca jaj. Nie, poczekaj. Zły bind, zły bind. Zły bind, wybacz. Nie targuję. Za ile chce? To daj, o, teraz. Ja muszę powiedzieć pani Kajetanie, że na wschodzie za takie coś się obrażają. Jak to się nie targować? Ale my jesteśmy na zachodzie. My jesteśmy Sarmaci. Staramy się do Unii. U nas takiej tradycji nie ma. Wtedy Polska nie była w Unii nawet. Tak. Proszę bardzo. Ale pod koniec awantury już jest. Odpowiedź kupiona za 2000 zł. A oto cztery warianty. Ojcowski. Hej, to ja widz, który dostał ban na 7 dni. Okazało się, że to był perm, ale nie martw się, dziadu, będę robił konta. Aha, perma od Twitcha dostałeś. A za co w końcu? Biebrzański. Witam. Białogórski, Sowiński. Nie mam pojęcia. Co to jest? Nie, wysoka góra jest. To co? Naprawdę. Jest. Liczbowego? Za literkowanie dostałeś perma? Natomiast Białogórski. Dostałeś perma za literki? Dobra, herbata oficjalnie dostaje w mordę w GTA. To może być mały perm. Któryś trzeba. Na Wojciechowski nie. Pół na pół. Nie, stary. Dobra, no Wojciechowski. Nie, ja uważam, że Białogórski. Nie mógł dostać za literki, a dostał. Słyszałeś o nim kiedyś? Nie słyszałem. To musi być mały. To jest Białobrzański, a nie Białobrzeski. Białogórski jest. Ja nie wiem, mam pojęcia, cokolwiek. To już. Rzuć monetą. Nie, trzeba, są cztery. Trudno. Albo wóz, albo przewóz. Proszę bardzo. Dzięki Newka za 11 lat. Spór, co prawda, nierozstrzygnięty, ale ja podjąłem decyzję, że będzie to odpowiedzi udzielam, że to jest ojcowski park narodowy. Dziękuję, Newka, dziękuję. No za i 11 lat. Może. Ojcowski. Zobaczymy. Wyczymy. Ale czy wszyscy się zgadzali na taką odpowiedź? Nie. Nie wszyscy. Kto się nie zgodził? Ja. Pani Krystyno, pani nie miała racji. Ojcowski! Dobrze, 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 dobrze. W końcu chłop na swoim podstawił. Jasper Radosz. Nice. To cały mam. Dobry obiad, musimy. Dobrze, dobrze. Dobra nasza. Muszę skończyć tą telewizję, bo nie znam odpowiedzi. Pani Krystyno, ja jednak uważam, że to mąż powinien w domu podejmować decyzję i teraz to pan Kajetan udowodnił. Zastanowię się nad tym głęboko. Teraz to by nie przeszło. Nie powiedziałam, że głęboko się nad tym zastanowię. Dziękuję w imieniu męża. Dziękuję panie Krzysztofie za wsparcie. Krzysztof Ibisz walczy o równouprawnienie, tak? Czy nie? I w tej chwili prowadzą mistrzowie, mają dużą przewagę. 17 400 zł w tej chwili, a niebiescy mają 1800, ale mamy jeszcze 4 pytania do końca finału. Nie no, ale ona też dała dużo dobrych odpowiedzi, także nie jest źle, no, uzupełniają się.
Defro, to nie on. Chyba. Film polski. Jestem Żydem. Niech po 300 dają mi sobie i Winek. 20 kasy. Szymomimo dał na Golibordę 5 zł. Kolejny powrót proroka. Dziadek mrugnij dwa razy, jeżeli nasi czarni i kłot, bracia i kłot, uwięzili cię i stoją za monitorem z batem, rozkazując ci na wybielanie. Dziękuję bardzo. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 złotych od każdej drużyny i słucham państwa. Bo stoją. Neuron. 200 puli. Babak, 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 babak. Pieprzony debilu. Bo mnie popieprzyć. No nie mogę. Zawsze jakieś 200 puli do babak debile dają. Pewnie się bał pan zablokowania, ale w sumie zyskał pan tylko 200 zł, bo 1800 włożył pan do puli, a wziął to, co było na początku, tylko 200 zł od drużyny mistrzów. 2000 w puli. Pan nie rozumie. Jak brzmi imię reżysera filmowego Falka? Peter Falk. Odpowiadam na pytanie Felix. Tak jest, Felix. No to Rzeczku. Ten rasista GTA. Niemieccy mają 2000, a mistrzowie 17200. Jeszcze 3 pytania do końca finału. Babak. Wędkarstwo. Rozpoczynamy licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 300. Mistrzowie 300, niemieccy? 500. 500, mistrzowie? Dziękuję. 500 po raz drugi i 500 po raz trzeci. Prawidłowo, dymać. Dymać nie wierzy. Oczywiście pan Dariusz, gdyby mógł, to by sam się przelicytował, żeby... To mógł pierwszy krzyknąć 5000. Tak nie można. 800 zł w puli. Jak nazywa się dzika odmiana karpia? Sazan. Tak? Sazan. Odpowiadam na pytanie. To? Sazan. Tak jest. Ale daj odpowiedzieć wąsa temu. Samolubie pierdolę. To odpowiedział pan Waldemar, który przyznał się nam, że jego hobby to jest wędkarstwo i przydało się. W tej chwili mamy jeszcze 2 pytania do końca finału. Niebiescy mają na koncie 2300, mistrzowie 16 900 zł. Ja się nie znam, ale nie mi. Co tam temu? A, światowy to lepiej. Dzięki. Szymomimo dał na Golibordę 5 zł. Dziadek, wiem o twoim luksusowym uczestnictwie w spotkaniach klubu R. Nie musisz się z niczym kryć, Legion. Film światowy. Titanic. Rozpoczynam licytację. Biorę po 200 zł od każdej drużyny i słucham państwa. Mistrzowie 500. Mistrzowie 500, niebiescy. 600. 600, mistrzowie. 700. 700, niebiescy. 800. 800, mistrzowie. 900. Mam 900 od niebieskich, co mam? Jest 1000. 1000 jest od niebieskich. Blokada? I jaka będzie odpowiedź? Żeby ich wystać. 1100. 1100. Niebiescy? 1200. 1200, mistrzowie. Blokada. 2300. Mam 2300, sprzedałem. Bardzo dobrze. Sprzedałem, bardzo dlatego, dobrze. Że w tej chwili mistrzowie przelicytowali niebieskich, którzy mają jedynie 2300, więc nie mogliby licytować wyżej. W puli tego pytania 3500. Trzeba było. Jak brzmi nazwisko odtwórczyni głównej roli w filmie Kochanica Francuza? Tak. Katarzyna, moim zdaniem. Ja wiem, co to jest za film. Szymomimo dał na Golibordę 5 zł. Pytanie za 100 punktów. Co jedzą karasie? A kurwa, to nie ten program. Gówno. Dziękuję bardzo. Może być takie pytanie. Wędkarstwo. Przecież to... A skąd? Meryl Streep? Jesteś pewien? Na pół na pół. No, weźmiemy podpowiedź. Weźmy podpowiedź, Sejku. Jesteśmy zainteresowani podpowiedzią ponownie. Proszę bardzo. Ponieważ mamy spór i może podpowiedź rozstrzygnie. 100 złotych. Państwa zdaniem nie wypada się targować. Macie państwo gest, czy tym razem też nie będziecie się targować? A teraz się może potargujemy. Okazując szacunek dla sprzedawcy, musimy się teraz targować. Dziękuję bardzo. Hej, Johnny, co ty gadasz?
1000 złotych. No nie. 500. 800, proszę bardzo. Targuj się, kapitanie. O, 600. Niech będzie 600. Co jest, dupa, ty. Ale im na rękę idzie, ty blisko mały. Oto cztery warianty odpowiedzi. Jeden wariant jest poprawny. Meryl Streep, Catherine Deneuve, Judy Foster, Glenn Close. Tak, jesteś pewny? Ale bardziej niż Meryl Streep. Ale bardziej jesteś pewny, że Glenn Close jest Meryl. Glenn to chyba chłop w ogóle. Bo one są podobne, może je mylisz. Glenn. Glenn Close ma bardziej haczykowaty nos. Czas nam leci, no, żeby kreszka, coś takiego. Nie, dobrze, Paweł, podaj mój decyzję. Ty jesteś kapitanem i ja dlatego daję decyzję. Proszę. Eisenberg to jest? Dobrze. Odpowiadam na pytanie. Jezu, no to zdecyduj się. Ustaliliśmy, że Glenn Close. Close. Panie Pawle, a jakie jest pańskie zdanie? Nie mam swojego zdania. Ale miał pan, bo ja słyszałem, co pan mówi. Meryl Streep, być może. Tak jest, Meryl Streep, to byłaby dobra odpowiedź. Słuchajcie Zygmunta. Stary jest i mądry. Prawda jest taka, że gdyby czad dziadek na żadne pytanie by nie odpowiedział, udaje mądrego, bo jest dziaduchem, żenada totalna. Trudno. A ja ci na to, o. Oglądamy dalej. Trudno i w ten sposób 3,5 tysiąca przechodzi do puli następnego pytania, a mam w finale tylko jeszcze jedno pytanie. Ciekawostki. Jak na jedno pytanie? Rozpoczynam licytację, biorę po 200 zł od każdej drużyny. Ciekawostki to jest item. Babank jest! O, ale coś tak jest dead. Opłacało się oczywiście zagrać babank, ponieważ mieliśmy pieniądze z puli poprzedniego pytania. Teraz mamy za to pytanie 4800 zł. Pytanie brzmi: jak nazywa się ten przedmiot? Pokaż to blisko, kojarzę to. Widzę, co to? Ty, a to nie jest do tego, żeby krowie dać metkę na ucho? Pajpkę? To przecina i to też przecina. To jest do krowy. Metka na ucho i oznaczona własność. Jak nazywa się ten przedmiot? Dla giganta. Ja nie wiem, co to jest. Nie mam kasy na podpowiedź. Także nie wiem. Z zerem chyba do domu pójdą. Może podpowiedź? Nie mamy za co, zobaczyć. Może dostaniemy podpowiedź? Za ten odcinek byśmy mieli już bankowo. Bo wręcz z tymi 12,900 zawsze wchodzimy do rozgrywki. Czas minął, proszę o odpowiedź. Nasza odpowiedź brzmi wycinarka do skóry. Niestety nie. To jest kasownik konduktorski. Ja pierdolę, ty. No przecież to jest item. Dobra. Daj mi spokój. To jest dziurkacz. Tak więc to jest właśnie kasownik konduktorski. To, że niektórzy z nas jeszcze pamiętają. I to tak działa. I skasowałem sobie kartkę. Ja pierdolę, ty. Ja muszę powiedzieć, że to była bardzo ciekawa gra niebieskich. Kanarem nie wiesz? Ciekawe czasach. No niestety ta taktyka nie przyniosła dobrych rezultatów. Kończą panowie grę mając 0 na koncie, ale mam nadzieję, że się dobrze z nami bawiliście. Dziękuję wam bardzo. Pieprzyć. To domu, Jasper Radoj. No jeżeli chodzi o mistrzów, to skończyli dzisiejszą tam, grę ze super. Świetnym wynikiem. Dzisiaj tylko wygraliście 13 800 zł. Czy co ja gadam? 40. Dzięki Solek za 50 lat, witam, powaga 2.
w obu programach, w których braliście udział w awanturze o kasę, wygraliście, uwaga, 40 700 zł. Piękna. A najlepsza wiadomość jest taka, że to was ponownie będziemy... Nie, ja liczę, że oni rekord zrobią, chyba 66 tysięcy. Proszę państwa, to jest ona? Chcą się poawanturować o kasę, to jest ta aktorka. O, ciekawe. Macie doskonałą wiedzę, macie żółkę do hazardu, zapraszamy. To prawda, jest bez pod numer 7643. W treści wpisują swoje imię i nazwisko. A racja, tamci mieli jeszcze auto, racja, oni mieli 80 plus auto chyba, tak? Słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek, słyszę strzeki z rzeki, słyszę strzek. Słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę skrzeki z rzeki, słyszę skrzek. Słyszę skrzeki, słyszę.